Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o bardzo znanej sprawie, która ze względu na swoje szokujące okoliczności zyskała międzynarodową sławę. Będzie to sprawa Didi Blanchard i jej córki Gypsy Rose. Jest to przypadek oszustwa, które ostatecznie skończyło się tragicznie. Mimo, że ta sprawa jest popularna, to nie znalazłam na jej temat wiele materiałów na YouTubie, zwłaszcza po polsku, chociaż oczywiście są dostępne artykuły czy wpisy na forach na jej temat, które można przeczytać po polsku, dlatego jestem pewna, że większość z Was już o niej słyszała. Jednak mimo to mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was interesujący i że dowiecie się czegoś nowego na temat tej sprawy i zapraszam Was do oglądania. Wydarzenia, które dziś opiszę, miały miejsce w 2015 roku, czyli naprawdę niedawno. I Didi Blanchard miała wtedy 48 lat. Mieszkała w stanie Missouri w Greene County w Stanach Zjednoczonych. Nie była nigdzie zatrudniona, jej pracą była opieka nad niepełnosprawną córką Gypsy Rose. Dziewczyna miała wtedy 19 lat i zmagała się z licznymi chorobami, przez co całkowicie polegała na swojej matce. Cierpiała na ataki padaczki, musiała być karmiona przez rurkę, miała białaczkę i bezdech senny, przez co musiała cały czas mieć ze sobą zbiornik z tlenem. Cierpiała także na dystrofię mięśniową, przez którą nie mogła chodzić i poruszała się na wózku. Ponadto miała liczne inne schorzenia, takie jak problemy ze wzrokiem, słuchem oraz astmę. Zanim przejdę do opisania tych szokujących zdarzeń, które miały miejsce w 2015 roku, myślę, że warto przybliżyć historię życia Didi Blanchard. Urodziła się 3 maja 1967 roku w stanie Louisiana i mniej więcej od wieku nastoletniego bardzo się buntowała. Miała na koncie drobne przestępstwa, m.in. kradzieże. I jej matka była bardzo chora i praktycznie zupełnie polegała na pomocy ze strony swojej córki. Dlatego Didi nie miała tak naprawdę takiego prawdziwego wieku dojrzewania, tylko od razu musiała stać się dorosła i miała wiele obowiązków, znacznie więcej niż jej rówieśnicy. W 1997 roku, gdy Didi miała 30 lat, jej matka zmarła. I wiele osób podejrzewało, że Didi może mieć coś wspólnego ze śmiercią swojej matki, że tak naprawdę ją zabiła. Jednak nigdy nie zostało wszczęte żadne postępowanie i to nigdy nie zostało udowodnione. Ale biorąc pod uwagę późniejsze wydarzenia z jej życia, to wcale nie jest nieprawdopodobna teoria. W wieku 24 lat zaszła w ciążę z młodszym o 7 lat chłopakiem Rodem Blanchardem i ze względu na presję ze strony otoczenia i też obawę przed byciem ocenianym, para postanowiła wziąć ślub i nie wychowywać dziecka poza związkiem małżeńskim. Jednak bardzo szybko okazało się, że ten ślub to był po prostu błąd. Rod uświadomił sobie, że tak naprawdę nie kocha kobiety, którą poślubił i że nie chce spędzić z nią reszty życia i wziął ten ślub tylko dlatego, że zaszła w ciążę. Uświadomił sobie, że to nie jest dobry powód, żeby kogoś poślubić, że małżeństwo powinno być z miłości. Dlatego zakończyło się ono bardzo szybko, zaledwie kilka miesięcy później rozwodem, jeszcze zanim ich córka Gypsy Rose przyszła na świat. Didi błagała Roda, żeby do niej wrócił, ale on był nieugięty. Wiedział, że to nie jest kobieta, z którą chce spędzić resztę życia. Trzeba też pamiętać, że miał zaledwie 17 lat, dlatego nie był gotowy jeszcze na podejmowanie takich poważnych decyzji, ale to nie oznacza, że wyrzekł się swojego dziecka. Nadal chciał być obecny w jego życiu i to właśnie sama Didi mu to uniemożliwiała. Postanowiła, że jeśli ona nie może go mieć, to on nie będzie miał kontaktu ze swoją córką i bardzo mu to utrudniała. Gdy Gypsy miała około 3 miesiące, Didi zaczęła zwierzać się swojej rodzinie i znajomym z tego, że uważa, że z jej córką może coś być nie tak, że może być chora, że może nie rozwijać się prawidłowo. Oczywiście wykonane było mnóstwo badań i wszystkie potwierdziły, że jej córka jest zdrowa. Jednak Didi nadal twierdziła, że coś jest nie tak i ponieważ to ona spędzała z nią najwięcej czasu, większość osób, którym to opowiadała, po prostu jej wierzyła.
W tym czasie, po tym jak wyprowadziła się od swojego partnera, zaczęła mieszkać w domu ze swoim ojcem i jego nową partnerką. Gdy tylko ona i jej córka tam zamieszkały, stan zdrowia jej macochy zaczął się gwałtownie pogarszać. Po jakimś czasie ona i ojciec Didi zorientowali się, że najprawdopodobniej zatruwa ona jedzenie swojej macochy i że robi to przy pomocy środków na chwasty. Po usłyszeniu tych oskarżeń 24-latka oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła i postanowiła wyprowadzić się z domu, ponieważ czuła, że nie jest tam mile widziana. I gdy to zrobiła, jakby za dotknięciem magicznej różdżki, gdy tylko jej macocha przestała jeść posiłki przygotowane przez pasierbicę, nagle jej stan zdrowia się poprawił. I ojciec Didi przyznał w jednym z wywiadów, że nawet widział, że jego partnerka może niedługo umrzeć. W tak złym była stanie, była blisko śmierci, a gdy tylko Didi się wyprowadziła, nagle ozdrowiała i żyła zupełnie normalnie. Po wyprowadzce Didi ze swoją córką zamieszkała w mieszkaniu komunalnym, za które płaciła pieniędzmi, które dostawała od państwa, zdatków oraz alimentów od ojca Gypsy i żyły tam do 2005 roku. Jestem pewna, że większość z Was pamięta, że w 2005 roku, w sierpniu, uderzył huragan Katrina i do dziś jest to jeden z najbardziej morderczych huraganów w historii Stanów Zjednoczonych. I mieszkanie, w którym mieszkały, uległo kompletnemu zniszczeniu wraz z mieszkaniem. Większość z dokumentów, które miały, kart medycznych oraz akt urodzenia Gypsy. Po tym, jak ich mieszkanie zostało zniszczone, zamieszkały w Springfield w stanie Missouri, w domu, który został specjalnie dla nich zbudowany przez pozarządową chrześcijańską organizację Habitat for Humanity. I ten dom został dopasowany do potrzeb zdrowotnych Gypsy. Było tam m.in. łatwy dostęp wszędzie na wózku oraz na przykład specjalna wanna z masażem, która miała pomóc na jej choroby i problemy z mięśniami. Gypsy mniej więcej od poziomu drugiej klasy podstawówki nie chodziła do szkoły, tylko była uczona w domu przez swoją matkę. I Didi wielokrotnie podkreślała, że jej córka nie jest do końca rozwinięta umysłowo i że tak naprawdę ma zdolności umysłowe 7-latki, mimo że miała 19 lat. I powtarzała to każdemu, kto kontaktował się z jej córką. Mówiła, żeby zwracał się do niej tak, jakby mówił do dziecka, a nie do nastolatki. Rodzina otrzymywała bardzo dużo pomocy od organizacji i osób prywatnych. Finansowano leki dla dziewczynki, przyjazdy do szpitali, które znajdowały się w innych stanach i wycieczki do Disneylandu. I gdy Didi znalazła się w nowym otoczeniu, gdy przeprowadziła się do Springfield, miała szansę jeszcze raz opowiedzieć lokalnej społeczności, z jakimi chorobami zmaga się jej córka. I ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałam, karty medyczne Gypsy zostały zniszczone w trakcie huraganu, polegano na pamięci jej matki, żeby wiedziała, co z jej córką tak naprawdę jest nie tak. Didi opowiadała również sąsiadom, jak bardzo okrutny był jej były partner. Mówiła, że Rod znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, że nie chciał płacić alimentów, co okazało się kłamstwem. To bardzo łatwo było udowodnić, że Rod płacił mimo swojego młodego wieku, płacił każdą wpłatę alimentów. Powiedziała również, że odmawiał kontaktu ze swoją córką i że nie chciał mieć z nią nic wspólnego, co również bardzo łatwo mogło zostać udowodnione, że nie jest prawdą, ponieważ można było przebadać i później to zrobiono. Rozmowy między Didi a jej byłym partnerem Rodem i widać było, że to właśnie ona zabrania mu kontaktować się z córką i utrudnia ich relacje. Wszyscy oczywiście wierzyli w to, co mówi Didi, współczuli jej i wspierali m.in. finansowo. Didi miała stronę GoFundMe, to jest taka strona, na której można przedstawić swoją historię i akceptować donacje. Miała także stronę na Facebooku, na której umieszczane były wszelkie najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Didi, ale również informacje z ich życia prywatnego, zdjęcia z wycieczek i tego typu rzeczy. I ta strona nazywała się Dee Jeep Blanchard. To było jakby takie połączenie ich imion. I mimo złego stanu zdrowia Gypsy, ona prowadziła dosyć spokojne życie. Jednak to wszystko skończyło się 15 czerwca 2015 roku.
Wtedy około 15:30 z konta na Facebooku, o którym przed chwilą powiedziałam, opublikowany został status brzmiący "That bitch is dead", czyli "ta suka nie żyje". Wszyscy obserwujący stronę byli w szoku. Zaczęły napływać komentarze. Część osób myślała, że to komentarz do filmu, który oglądają, ale i tak użycie tego wulgarnego słowa było nietypowe. Niektórzy twierdzili, że konto zostało zhakowane, a część była zaniepokojona. I sprawę pogorszył kolejny komentarz z tego konta, mówiący bardzo wulgarnym językiem o tym, że zabita została gruba świnia, a jej niewinna córka zgwałcona. Wtedy obserwatorzy postanowili powiadomić policję i poproszono funkcjonariuszy o to, żeby sprawdzili, co tak naprawdę się stało. Po otrzymaniu nakazu przeszukania jeszcze tego samego dnia wieczorem funkcjonariusze weszli do domu. W sypialni znalezione zostało ciało Didi Blanchard. Leżała na łóżku i została brutalnie zadźgana nożem. Nie żyła już od kilku dni. Nigdzie w domu nie było śladu Gypsy. Uznano, że był to włamywacz, który wszedł do domu, zabił matkę i porwał córkę. Gypsy została uznana za osobę zaginioną i była poszukiwana, jednak nie wierzono, że nadal żyje. Założono stronę GoFundMe, na którą ludzie mogli wpłacać pieniądze na rzecz pogrzebu Didi oraz pogrzebu Gypsy. Ponieważ Gypsy była bardzo chora, potrzebowała wielu sprzętów do tego, żeby przeżyć, a wszystkie te sprzęty zostały znalezione w domu. Oznacza to, że nie miała ze sobą ani wózka, ani butli z tlenem, ani rurki do karmienia. Znano, że ktokolwiek ją porwał, najprawdopodobniej sam ją zabił lub zmarła ze względu na swój zły stan zdrowia. Policja natychmiast rozpoczęła śledztwo i najważniejszym śladem w tej sprawie był właśnie ten post na Facebooku. Sprawdzono IP komputera, z którego został wstawiony i dotarli do domu Nicholasa Godjona. Przyjaciółka Gypsy zgłosiła się na policję z informacją, że jakiś czas wcześniej rozmawiała z Gypsy i ta zwierzyła jej się, że ma nowego chłopaka o imieniu Nick i że jej matka nic o tym nie wie. Gypsy i Nick poznali się na chrześcijańskiej stronie randkowej, czyli przez internet. I dziewczyna panicznie bała się powiedzieć swojej matce o tym związku, ponieważ miała surowy zakaz używania internetu. Ponadto Nick miał 24 lata, czyli był od niej 5 lat starszy. Nicholas Godjohn sam nie był zupełnie zdrowy. Miał zaburzenia osobowości, autyzm oraz kryminalną przeszłość. Został skazany za oglądanie pornografii i masturbację w miejscu publicznym, w McDonaldzie. Wiele z wiadomości, które para wymieniała, miało mocny podtekst seksualny i nie wszystkie z tych wiadomości nawet były prywatne. Bardzo często to były posty na Facebooku, które mieli zobaczyć ich znajomi. Mimo że te konta były prywatne, to i tak mogło zobaczyć to wiele osób. Często to były obrazki dotyczące BDSM i nawzajem je komentowali. Znajomi Gypsy niepokoili się, ponieważ bali się, że ten 24-latek chce wykorzystać podatność dziewczyny wynikającą z jej upośledzenia. Mimo że Gypsy i Nicholas znali się już około rok, to nigdy się nie spotkali. Swoje pierwsze spotkanie zaplanowali na 2015 rok. Zaplanowali, że Nicholas przyjedzie do Springfield, żeby ją odwiedzić. Jednak nie było możliwości, żeby po prostu przyszedł do jego domu i żeby ona przedstawiła go swojej matce, ponieważ ta matka nie wiedziała o ich związku. Musieli jakoś inaczej, sprytniej to zaplanować. Wymyślili więc plan. Był taki, że Gypsy ze swoją matką pójdą do kina i do tego samego kina przyjdzie Nicholas i jakby przypadkiem się spotkają. Wtedy się poznają i to będzie jakby ich pierwsze spotkanie i tak niby narodzi się ich związek. I tak też zrobili. Rzeczywiście Gypsy z Didi poszły do kina. Jednak gdy Gypsy zobaczyła po raz pierwszy swojego chłopaka, zauważyła, że nie jest on aż tak przystojny, jak wydawał się na swoich zdjęciach. Dlatego postanowiła nie przedstawiać go jeszcze matce. Musiała przetrawić tę nową informację i spotkali się tylko prywatnie. A później on wrócił do swojego domu w innym stanie i postanowili jeszcze przez jakiś czas utrzymać ten związek w sekrecie i komunikować się przez internet. Gdy policja przyjechała do domu Nicholasa po odnalezieniu ciała Didi i powiedziała, w jakiej sprawie tam jest, on natychmiast się poddał i przyznał do tego, że ją zabił. Ku
ku zdziwieniu policji, w jego mieszkaniu była również Gypsy, jednak nie to, że tam była, było najbardziej szokujące, ale to, w jakim stanie się znajdowała, ponieważ po pierwsze mogła chodzić, po drugie oddychała bez użycia butli tlenowej oraz jadła zupełnie normalnie. Okazało się, że wszystkie jej choroby były kłamstwem. Nawet jej wiek. Miała tak naprawdę 23 lata, a nie 19, i to jej matka skłamała i sfałszowała jej akt urodzenia. Gdy informacja znalazła się w internecie i dotarła do lokalnej społeczności, wszyscy byli w szoku. Osoby, które im pomagały, żądały wyjaśnień i zwrotu pieniędzy, które im przekazały. W szoku był nawet ojciec Lee, Rod Blanchard, który nie miał pojęcia o tym, że jego córka tak naprawdę jest zdrowa. Okazało się, że Didi cierpiała na zastępczy lub przeniesiony zespół Münchhausena. Jest to zaburzenie psychiczne polegające na wywoływaniu u bliskiej osoby objawów zaburzeń w celu umotywowania poddania ich leczeniu. I sam zespół Münchhausena polega na pozorowaniu swoich własnych zaburzeń i celowemu pogarszaniu swojego stanu zdrowia, a przeniesiony zespół także ma na celu wywołanie współczucia i podziwu dla samego siebie, ale za to, że opiekuje się drugą osobą, która jest chora. Gypsy od jakiegoś czasu zdawała sobie sprawę, że choroby, które przypisuje jej matka, mogą nie być prawdziwe. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że wszystkie zostały wymyślone, ale przede wszystkim wiedziała, że może chodzić i że nie musi używać wózka, jednak matka zabraniała jej komukolwiek o tym mówić i komukolwiek tego pokazać. I jeśli wydawało jej się, że ktoś mógł to zauważyć, to bardzo dotkliwie karała swoją córkę. Groziła jej i znęcała się nad nią psychicznie i nawet fizycznie, po prostu ją biła. Gdy znajdowały się w miejscach publicznych, gdy ktoś rozmawiał z Gypsy albo gdy udzielały wywiadów, zawsze trzymała ją za rękę i gdy dziewczynka powiedziała cokolwiek, co mogło świadczyć o tym, że nie jest aż tak chora, jak jej matka twierdzi, albo gdy w jej mniemaniu Gypsy powiedziała coś, co mogło świadczyć o tym, że tak naprawdę nie ma ona mentalnie tylko 7 lat i tak naprawdę jest sprawna umysłowo, Didi z całej siły ściskała rękę swojej córki i wtedy Gypsy wiedziała, że jak wrócą do domu, to spotka ją dotkliwa kara. Oprócz tego, że Didi zabraniała swojemu byłemu partnerowi Rodowi spotykać się z córką, to jeszcze ograniczała ich kontakty telefoniczne, zwłaszcza w okresie urodzin, ponieważ bała się, że wyjawi on córce jej prawdziwy wiek, a przecież wmawiała jej, że ma 5 lat mniej. I zwłaszcza w jej 18 urodziny, kiedy jej ojciec zadzwonił, żeby jej pogratulować, ponieważ mimo że w Stanach 21 urodziny są ważniejsze od 18, nie tak jak tutaj u nas w Europie, to jednak 18 nadal jest tam ważną liczbą. Chciał jej złożyć życzenia z okazji 18 urodzin, ale Didi powiedziała mu, że absolutnie pod żadnym pozorem nie może wspomnieć o tym, że jego córka ma 18 lat, ponieważ ona myśli, że właśnie skończyła 14. I wytłumaczyła to tak, że dowiedzenie się, że skończyła 18, mogło być dla niej zbyt wielkim szokiem, ponieważ, tak jak powiedziałam, myślała, że ma 14. I ojciec podporządkował się, pomyślał, że rzeczywiście może to będzie lepsze dla dobra jego córki i złożył jej po prostu życzenie, jakby to były którekolwiek urodziny, a nie konkretnie 18. Na pewno wiele z Was, tak jak ja, zastanawia się, jakim cudem udało się Didi przez tak długi czas, przez tyle lat udawać tak wiele i tak poważnych chorób swojej córki. Dlaczego to nigdy nie zostało sprawdzone i nie zostało potwierdzone? Ale tak naprawdę to było sprawdzane. Między innymi wtedy, gdy te karty medyczne zostały stracone w wyniku huraganu, powtórzone zostały badania na dystrofię mięśniową i lekarz stwierdził, że Gypsy nie cierpi na dystrofię i że może chodzić, ale inni lekarze i Didi wszyscy zabronili mu dzielić się z kimkolwiek tą informacją. Powiedzieli, że może z tego wyniknąć zbyt duży skandal i że ta rodzina i tak przecież ma tyle trudności w życiu, że ta informacja nie powinna zostać ujawniana. Ponadto bano się, że ten szpital zostanie oskarżony o kłamstwo i ten lekarz za to, że próbuje zdobyć jakąś uwagę dla siebie i kłamie. Bardzo interesujące jest to, że w kartotece, w raporcie jakby z tych badań stwierdzono, że podejrzewa się ten przeniesiony zespół Münchhausena
u Didi Blanchard. Jednak nic z tym nie zrobiono, nigdy nie zgłoszono tego na policję, ani nie wszczęto żadnego śledztwa. A może jeśli by to zrobiono, to Gypsy nie musiałaby przejść przez tyle lat traumy i może nie doszłoby na końcu do tego tragicznego zdarzenia, czyli do morderstwa samej Didi. Nicholas i Gypsy zostali aresztowani. Na początku Gypsy udawała, że nie ma pojęcia, że jej matka nie żyje. Gdy funkcjonariusze jej to powiedzieli, udawała, że jest w szoku, płakała i wpadła w rozpacz, jednak oni wiedzieli, że udaje i że miała z tym coś wspólnego. Nicholas natychmiast wyjawił całą prawdę, powiedział, że to on zabił Didi i że całe to morderstwo było zaplanowane przez Gypsy. Dziewczyna wpuściła chłopaka do domu, gdy jej matka zasnęła. Dała mu rękawiczki, taśmę klejącą i nóż. W trakcie, gdy Nick zabijał jej matkę, dziewczyna była w łazience i zakrywała uszy. Po wszystkim uciekli razem i nocowali w motelu. Zabrali ze sobą narzędzie zbrodni, jednak planowali przejechać przez granice stanowe do mieszkania chłopaka, dlatego postanowili w jakiś sposób się jej pozbyć, żeby nie musieć z nią podróżować i żeby nie być z nią złapani. Dlatego postanowili wysłać ją paczką, pocztą do jego domu. Sami pojechali autokarem i jakiś czas później dojechali do jego mieszkania i tam spędzili cały ten czas do przyjścia policji. Okazało się, że status na Facebooku został napisany przez Gypsy, to znaczy wpisał go Nicholas, ale został w całości podyktowany przez Gypsy, co jest bardzo szokujące, ponieważ były tam użyte naprawdę okropne sformułowania i bardzo wulgarne słowa. Oboje kochankowie stanęli przed sądem i Gypsy została skazana za morderstwo nie pierwszego, a drugiego stopnia i uwzględnione zostało wiele okoliczności łagodzących, m.in. właśnie trauma, którą przeżyła z rąk swojej matki i została skazana na 10 lat pozbawienia wolności. I wiele osób uważa, że ten wyrok jest zbyt surowy, ponieważ przeszła ona przez tyle lat cierpienia i po prostu chciała się uwolnić od osoby, która była jej oprawcą i że tak naprawdę powinna zdecydowanie uzyskać lżejszy wyrok. Proces sądowy Nicholasa Godjohna jeszcze się nie odbył. Jest planowany na ten miesiąc, czyli na listopad 2018 roku, jednak podejrzewa się, że jego wyrok będzie bardziej surowy niż wyrok Gypsy. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że dowiedzieliście się o niej czegoś nowego, nawet jeśli wcześniej już o niej słyszeliście. Jeśli tak było, zachęcam Was do subskrybowania. Jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również dajcie mi znać, jeśli macie teorie na temat tej sprawy lub jeśli macie opinie na temat tego, jaki wyrok powinna dostać Gypsy za to, co zrobiła, ponieważ trzeba pamiętać też, że nie była w tym pokoju, gdy jej matka była mordowana, ale jednak stoi za zaplanowaniem tego morderstwa i pomagała w nim. To również dajcie mi znać, bardzo chętnie o tym przeczytam, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!